Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i dzisiaj jesteśmy na Palionowie. Oczywiście na samym starcie zachęcę do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Tu mam jakiś włos, kurde, dynda. Moje włosy to jest po prostu... Ja już mam tak dość, muszę iść do fryzjera. Muszę po prostu, bo już nie wytrzymuję. Tu jest inne życie. Ja wiem, że o tym mówię co odcinek, ale nie potrafię ich ułożyć. Kurde. To nie jest najważniejsze w dzisiejszym odcinku, ponieważ dzisiaj jesteśmy na Palionowie i dzisiaj zajmiemy się, szczerze mówiąc, nie wiem czym. Po prostu mojej byłej dziewczynie dalej odwaliło, więc będę po prostu, ja pójdę do niej do domu i ją przeszukam, ponieważ nie ma jej na serwerze, więc to jest idealny moment na to, żeby przeszukać jej chatę, żeby zobaczyć wszystko, co się tam kryje, przejrzeć wszystkie zakamerki i mam nadzieję, że coś odkryjemy. A wiecie, że mam taką regułkę w ogóle, którą mówię? Co odcinek, teraz tak sobie uświadomiłem, że w sumie w ogóle się nie zastanawiałem teraz nad tym, co mówię. Że już po prostu to, że 19 odcinki codziennie, to już mam taką po prostu, taki mi to w nawyk weszło, że taki już mam po prostu nawyk, że już po prostu samo z siebie to ode mnie wychodzi i już po prostu mówię z automatu to, co chcę powiedzieć. Ale to jest nieważne oczywiście, ponieważ w dzisiejszym odcinku... Co to jest za skrzynka? Poszukuję moich Nie, no nie wytrzymiem, dopiero co wlazłem na serwer i już tu jakaś to jest... skrzynka postawiona, w której jest napisane, że przeszukuję zaginionych dzieci. Nie wytrzymam z tym tematem, po prostu już mam serdecznie, dosyć. Uwaga, jestem mamą, muszę znaleźć moje dzieci. Zaginione dzieci. Dobra, widzowie, to już idzie naprawdę za daleko, ponieważ nie ma żadnych dzieci, okej, nie było nigdy naszych dzieci w Minecraft. Nigdy czegoś takiego nie było, ja nie wiem, o co chodzi, więc ten moja chęć pójścia dzisiaj do niej na chatę, no to jest po prostu a Bzyku coś pisze na czacie, nieważne, nie rozumiem totalnie, Bzyku czasem tak marzy, on po prostu napisze sobie samą literę na czacie, tak o, bez w ogóle ostrzeżenia. Nieważne, w każdym razie dzisiaj pójdziemy na pewno do Emilii, ponieważ nie ma jej na serwerze aktualnie, więc to jest idealny moment na to, żeby cokolwiek tam zrobić, a tutaj zacząłem coś budować i szczerze totalnie nie mam pojęcia, co to jest. Zrobię najpierw pomieszczenie takie normalne w innym stylu, później uznałem, że zrobię jakieś takie pomarańczowe, ale to totalnie źle wygląda. I muszę to się zastanowić nad tym, więc tutaj jeszcze na razie nic nie ma. Ale tutaj tak jak już jest zrobione, mamy, prawda, pięknie tutaj, jak to się nazywa? To jest miejsce do robienia bogactwa. Bogactwa oczywiście w Minecraft, tutaj lekko to urządziłem. Mimo, że tu będzie zombie, w sumie po co mu coś takiego, ale... Trudno, zrobiłem, bo tak niech ma, nawet świeczki mu czarne dałem. No wiecie, niech nawet zombie ma dobrze, nie, wieśniaki będą miały źle, bo one za to będą stać po prostu i nie będą mogły wyjść. A zombie niech się ma dobrze. Ale oczywiście całą tą, całe to jak to będzie działać i tak dalej, zobaczycie na plusie, więc dlatego was tak zachęcam do tego, żebyście poszli na plusa, ponieważ tam teraz robię daily, staram się robić daily, więc zobaczymy. Możliwe, że w jakiś dzień się nie pojawi film, ale to jakbym nie wyrobił się po prostu z filmami, ale staram się ogólnie robić tam teraz daily, więc zachęcam do tego, żebyście wbili i byli częścią tego, co tam się dzieje. Ponieważ uważam, że warto. Dobra, nieważne, idziemy do Milki w takim razie. Z tego powodu, że no musimy przejrzeć tam jej Javierę, musimy się dowiedzieć, co ona tam tak naprawdę knuje i tak dalej. I mam nadzieję, że dzięki temu dowiemy się jakichś rzeczy, której jeszcze nie wiedzieliśmy, a może którą warto by było wiedzieć, więc uwaga, ja na pewniaka wchodzę, bo nie ma jej na serwerze, więc chillerka. Normalnie wchodzimy do środka i teraz tak. Ja bym chciał w ogóle sprawdzić, jak wygląda sytuacja z tą moją tutaj bazą, bo kurczę, połączę mi imię i nazwisko, na imię, kurde, imię i ksywkę Emilki, no niesamowite, Milki po prostu, czy Emilia, kurde, nieważne, Emilki, możemy mówić Emilki, to w sumie jest odmiana, dobra, nieważne, to ona to odkryła w sumie kiedyś już, ale kurczę, chyba na to nie zwróciła uwagi i o tym totalnie zapomniałem, więc w sumie to nawet dobrze, niech się w ogóle tym nie interesuje. Dobra, tutaj ja to zamurowałem w jednym momencie na live, żeby ona tego nie znalazła, bo tutaj gdzieś była blisko tego i tak dalej, ale dobra, jesteśmy tu, czy tu wszystko wygląda tak, jak wyglądało w sumie, nic tutaj nadzwyczajnego nie ma, tutaj jest... Teraz zrobiłem tą dziurę, ale musimy tam dać te klapy. Ej, wiecie co, nie zabrałem drewna, idę jeszcze po drewno w takim razie do siebie na Javierę, bo... Co to? Ej, co to jest? Ej, dobra, nie wiem, co to jest. Dobra, ej, zamurowane to jest! Ktoś tu był! Ktoś tu był w tej mojej bazie! O nie, nie. O nie, nie, czekajcie, gdzie tu było? A, nie, dobra, to jest to. Czyli tamto to będzie też coś od tego. Dobra, to jednak fałszywy alarm, dobra, nikogo tutaj nie było. To po prostu tutaj się samo tak jakby pojawiło w momencie, kiedy się przenieśliśmy, więc chyba tutaj raczej nikogo nie było. To po prostu możliwe, że to po prostu się przez to zrobiło, więc nie panikujmy. Dobra, idziemy w tą stronę, ponieważ musimy dojść do tego wyjścia. Muszę zajść na chatę po to, żeby zabrać właśnie...
Drewno, głównie drewno właśnie, to właśnie świerkowe i tak dalej, bo nie zabrałem tego, a w sumie by się przydało teraz do tego, żeby tu cokolwiek zrobić. I przy okazji sprawdziłem sobie ten tunel i jak działa, działa perfekcyjnie. Tylko właśnie sobie denerwuje ta woda tutaj, która nie powinna tutaj wypływać, bo my teraz strasznie spowalnia. Musimy to jakoś tu... Jak ja to dam klapę, to czy ta klapa będzie przepuszczać to? Chyba na tej wersji będzie chociaż nie, jakbyśmy ją zamknęli. Ej, dobra, czekajcie, idę po klapę w takim razie, bo ta klapa będzie nam teraz mega przydatna. Ogólnie chciałbym tutaj też pobudować jakieś rzeczy, w ogóle są te głowy, które budowaliśmy na plusie, więc zapraszam, dzisiaj w ogóle odcinek leciał na plusa z budowania tych głów, więc zapraszam, takie piękne, takie prezentujące. Uważam, że powinniście pójść, a tutaj jeszcze dodatkowo zrobiłem takie przejście, tutaj tędy i w tą stronę i tutaj będziemy mogli dalej jakieś budowle strzelać, więc myślę, że fajnie będzie tutaj cokolwiek zrobić. Ale to nieważne, ponieważ w tym momencie musimy prawda, co ja po co przyszedłem? Po drewno przyszedłem, po drewno, koniecznie po drewno. Drewno mamy w tym miejscu, mamy drewna sporo, więc na spokojnie, mamy też tych klap sporo, więc fajnie. Mamy to, weźmy to. Czy coś nam się jeszcze przyda? Chyba nie, dobra. Idziemy z powrotem do Milki, musimy tą bazę ulepszyć, bo ta baza prawie została przez nią ukryta, więc ją trzeba jakoś, prawda, coś tam trzeba z tą bazą porobić, tak żeby po prostu nie było, wiecie, nie było tutaj przybału, że tak to ujmę, żeby tu po prostu było wszystko tak jak należy. Dobra, wchodzimy tu do środka i teraz tak, no jej dalej nie ma na serwerze, jej dalej nie ma na serwerze, możemy się czuć bezpieczni mega. Dobra, wchodzi... Wiecie co, mamy... Dlaczego to nie działa? Dobra, nieważne. Bardzo dziwne, ale to nieważne. Tu moglibyśmy to zamienić na drewno też, ale nie chce mi się tego robić teraz. Zrobię sobie to poza odcinkiem. Ja chciałbym tutaj dopracować to miejsce i dopracować tam to wejście, ponieważ to jest bardzo ważne, żebyśmy to dopracowali. A i drabiny musimy tu zrobić w końcu, bo kurczę, jeszcze tych drabin nie zrobiłem. Dobra, stawiamy tutaj klapę, stawiamy i tu stawiamy klapę. I teraz patrzcie, bo mam taką Dobra, zróbmy te drabiny, bo nie wytrzymam. Nie wytrzymam psychicznie. Po prostu jak tutaj tych drabin nie zrobię. Dobra, robimy tak, pum, pum, pum. Mamy trzy, mamy, zróbmy sobie jeszcze jedną. Ajajaj, dobra, tak. Dobra, mamy, jest tak. Tu. Dobra, jedna nam została, nieważne. Odłóżmy sobie to wszystko tutaj. I teraz tak, będę potrzebować te slaby, bo patrzcie, teraz pytanie, czy jak ja tutaj dam slaba, to ja tu mogę wejść? Nie mogę. Ale jakbym... Czekajcie. A jak otworzę to... I otworzę to... No... Coś takiego, to teraz mogę. A czy jak ja to... Ale ja z drugiej strony nie wejdę w takim razie teraz tu. Ajajaj. Ajajaj, niestety. Niestety nie jest to tak, jakbym chciał, żeby to było, ale jakbym tutaj dał to i zrobię coś takiego... Co ja wykminiłem w tym momencie? Co to jest za mechanizm tu w ogóle? Czekajcie, jeszcze raz. Czy on działa na pewno? Wchodzę tu, teraz jestem kurczę, co jest? Teraz jestem... No, nie widzę się. Teraz jestem na takim kucaku. I teraz tak. Klikam to, żeby się położyć. Staję do krawędzi, podnoszę to. I se wjeżdżam na górę. I dalej jestem w pozycji leżącej. I teraz jak to podnoszę... Ja nie mogę, co ja wymyśliłem w tym momencie? Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, oto jest pomysł mój. Widzowie, no przecież jak ja tu teraz w tym momencie, co ja wykminiłem, róbcie to u siebie na światach, jaki w ogóle mechanizm dziwny. Dobra, jeszcze musimy ogarnąć tą klapę tutaj na końcu, więc normalnie walimy tam na koniec, bo musimy zmienić tą klapę dać tam, żeby tam po prostu wszystko fajnie fungowało, żeby to wszystko po prostu reało, tak o, żeby działało idealnie. Dobra, idziemy tam w takim razie, tylko strasznie długo zajmuje czasu i iście tym tunelem, jeszcze tu nic nie widać, bo jest tak ciemno, a ja nie mam pochodni, a miałem tam chyba pochodnie w tej skrzynce, ale już trudno. Już trudno, nieważne. Jeszcze musimy zrobić to, więc zrobimy się, zajmiemy się tym, bo ta baza musi być dokończona perfekcyjnie, wiecie o co chodzi. A tym bardziej teraz, w momencie, kiedy Emilia tutaj, prawda, coś kombinuje, ale jeszcze wyjdziemy do DNHT przeszukać skrzynki, bo może coś się w skrzynkach będzie chować, o czym ja jeszcze nie wiem, a co przydałoby się, prawda, odkryć. Dobra, i teraz tak, pytanie, gdzie tutaj ustawić to, żeby to miało jakby ręce i nogi? Mi się wydaje, że czekajcie, zróbmy coś takiego. Czy tu chcemy to dać? Czekajcie, czy jak ja dodam... Tu. Okej, zamknęło się to. Dobra. I teraz... I woda tu nie leci. Wow. Naprawdę wow w tym momencie, nie? Nie wiem, jak to się stało. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem działania tego. To... Na tej wersji ja byłem święcie przekonany, że to przepływa przez to. Wow. Wow, mega wow. Co to się wydarzyło w tym momencie? Ej, mam laga. Mam laga, dobra, nieważne. W każdym razie, no działa to. Jeszcze mamy to zamknięte, więc nikt się tam nie będzie myślał, że cokolwiek tam... Nie no, idealna baza. Idealna baza. Czy może być lepsza? Nie sądzę.
Nie sądzę. Dobra, wchodzimy w takim razie jeszcze raz do niej na chatę, przeszukać wszystkie skrzynki i tak dalej. Więc zobaczmy, co tutaj się kryje. Czy jest jakaś książka? Jest jakaś książka. Co to jest? Ubertajna tajemnica. Czy my już to widzieliśmy? Tak, to widzieliśmy. To już nie jest taka ubertajna tajemnica. Mamy tu księga miłości. Ej, nie mogę jej otworzyć. Okej. Jest jakaś księga... Dobra, nie wiem o co chodzi totalnie. Jest kolejna książka, okej. Przepraszam, że kradę ci itemki, to były tylko żarty... Aha, to mój, okej. To moja książka. Okej, dobra, no to w takim razie tutaj nic nie ma nowego. Tu w tych skrzynkach również nic nowego chyba się... Nie, jest jakaś... przyznanie działki, to wiemy co to jest. Dobra, wejdźmy na górę, bo tam ma magazyn. I ogólnie tutaj trzeba to wszystko przeszukać, bo... Ona tu na bank coś ukrywa. Tu jeszcze te skrzynki. Okej, jest kolejna książka, tu nie ma książki. Czekajcie, czytamy. To bo donaty, dobra, czyli to są donatorzy, no to może niekoniecznie, to tutaj raczej nie będzie tego, czego szukam. Ale jeszcze o nie, tu jest tyle tych skrzynek. I te skrzynki oczywiście są nieotwieralne. I tu jest w ogóle ukryta jedna. No ale dobra, tam też nic nie ma. Tutaj nic nie ma, ale zabiorę sobie pochodnie, bo muszę i tak pójść na dół tam rozstawić w tym tunelu jeszcze raz się nim. Czemu tu są zamki? Czy wiecie co jest najgorsze, że ja mam podejrzenie, że tutaj coś może być, ale nie chcę mi się rozwalać tych bloków nad tym, żeby to sprawdzać. Więc może kiedy indziej, nie chcę mi się dzisiaj. Dobra, zróbmy tak, tu mamy nic naprawdę nie ma w tych skrzynkach takiego. Żadnej książki, żadnych jakichś tutaj, prawda? Tu jest jakaś książka. Kurczę, quick charge, to niekoniecznie. Kurczę. Jest! List od Palionki? Pusty. Wykasowane. To jest jakiś trop. To jest jakiś trop, że list od Palionki został tutaj, prawda, dodany. Patrzcie, tu zauważę, że ma name taga tutaj, a tutaj ma name taga tu. Pytanie, czy jakbyśmy zabrali jednego name taga, czy ona by się zorientowała? Bo mi się mógłby... Przecież ja mam jednego name taga. To dobra, może na razie nie będę kradł, jak je nie potrzebuję. Może kiedy indziej, ale muszę zapamiętać, że ma name taga. Ej, dobra, tutaj nic nie ma. Serio. Tutaj nic nie ma. Autentycznie w tym domku nic nie ma, więc nie wiem. Slamy! O kurcze, czekajcie, czyli tam jest ten chłop, taki z ten co ma deal, a ja mam, prawda, linki, więc zabierzemy se lamy, będziemy mieli lamy, ale kozak, dobra, czekajcie, tylko słyszę tutaj zombiaka, więc może najpierw pozbądźmy się zombiaka. Ej, nie ma tego chłopa. Ej, co jest? Dlaczego ona tak biegła na mnie, taką szarżę wykonała? Wystraszyłem się nawet, szczerze przyznam troszkę. Dobra, chodźcie tutaj lamki, chodźcie. Dobra, bardzo fajnie, tu rozwalmy to, chodźcie. Zapraszam do środka, zapraszam, dobrze, ale mamy lamy, ja nie mogę, jedna biała, druga taka troszkę żółtawa. Ej, dobra, daję je na razie w te miejsce, bo tutaj jeszcze nie mam pomysłu, co zrobię, więc może na razie dam tutaj te lamy, one tutaj będą bezpieczne. Czy ja mam jakiś płotek? Nie mam płotka, więc po prostu muszę was niestety odpiąć. Czy da się to? Dobra, odpiąłem i bądźcie tu. Dobra, ej, okej, super, mamy lamy. Mega. Dobra, odłożę te linki. Ja właśnie te linki mam ich masa od tego właśnie chłopa. On tu już u mnie jest chyba z piąty raz, przysięgam. On co chwilę tu przyłazi. Czekajcie, że ja to dobrze postawiłem? Tak myślałem. Tak myślałem właśnie. Dobra, postawmy jeszcze raz. Dobrze postawione. Dobra, czyli mamy to wszystko. Dobra, poszukuję moich zaginionych dzieci. Jak dla mnie to jest bujdy na resorach. Nie ma żadnych dzieci, dzieci widzowie, więc kurczę. Tutaj dla mnie to jest mega podejrzane, ale mi się wydaje, że powinniśmy taką dokumentację zbierać, więc ja po prostu w tym momencie do mojej tajnej skrzynki odkładam tą dokumentację, żebyśmy wszystko mieli, że tak powiem, w jednym miejscu. Zamykam to. No i tyle, słuchajcie widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie mi, co powinienem zrobić, żeby Milki, prawda, jakoś dotarło w końcu do niej, że nie ma tych dzieci, no bo totalnie jej coś odwaliło, ja nie wiem totalnie o co chodzi, ale jeżeli macie jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzu, a mam nadzieję, że jakoś któryś z tych pomysłów zadziała, jeżeli nie, no to będzie źle, to będzie bardzo źle, no ale trudno, widzimy się w następnym odcinku, pozdro, pa pa.